Jest z nami Grzegorz Bizoń, a więc zawodnik TB Edukacji, mistrz tego sezonu FLS Ligi A. Gratuluję, Grzesiek. Dzięki, witam wszystkich. Taki był cel chyba na ten sezon, prawda? Zdobycie mistrzostwa i odzyskanie tego mistrzostwa. Tylko jest taki cel, zawsze jest cel mistrzostwo. W końcu się udało. Zdetronizowaliśmy GeoZenit po dwóch z ich wygranych. Było ciężko, podchodzimy do tego sezonu z obawą, że może nam się nie udać. No i ten remis też na początku sezonu, prawda, gdzieś tam zachwiał. Tak, zachwiał. Na szczęście takie remisy i takie porażki, czy ta porażka może się zdarzyć, ponieważ to nie z tymi bezpośrednimi rywalami, jak Czeska Czwórka czy GeoZenit. Więc tak jak mówię, wygraliśmy z GeoZenitem i Czeską Czwórką, więc tamta porażka nic nie znaczyła tak naprawdę. Aczkolwiek no, pewnie troszkę smaczku i troszkę takiego dodała innym drużynom szansy, że mogą powalczyć z nami i wygrać. No ale z tą edukacją bardzo ciężko się wygrywa i to już wasze kolejne zwycięstwo. A jak ty ocenisz indywidualnie swój sezon, bo w opinii zawodników FLS, no to rozmawiam właśnie z MVP, jak mówi Radek, tego sezonu. No nie wiem, czy MVP. No nie, no cóż powiem, no, lata lecą, a dalej coś tam jeszcze potrafi, coś mi się udaje. Także cieszę się, najważniejsze, że zdrowie jest. Także jeszcze biegam, jeszcze walczę z chłopakami młodymi. I fajnie, i się bardzo cieszę, trochę postrzelałem, trochę poasystowałem. A ogólnie liczy się tak naprawdę to tylko drużyna i to, że wygraliśmy, mamy siódmą gwiazdeczkę na piersi będziemy mieć, tak, że jest gitara. No i niewątpliwie hegemon FLS-u. Przed wami mistrzostwa Polski. Z jakim nastawieniem tutaj? No, jak i liga, także będziemy walczyć od samego początku i tylko mistrza, więc każdy inny wynik, jak dojdziemy do finału i przegramy, to będzie naszą porażką i musimy po prostu to wygrać i pokazać, że jak jesteśmy w Krakowie najlepsi, tak i chcielibyśmy być w Polsce. I tak jak mówię, tutaj gwiazdeczka, żeby przybyła. Dzięki serdeczne i powodzenia. Dzięki wielkie.